witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj sobie zgrabiamy. Jak widzicie, tutaj mamy jedną łąkę zgrabioną, drugą łąkę zgrabioną. Tutaj jeszcze jest trzecia, czwarta. Czwarta, później tam jeszcze jest piąta i tam jeszcze jeden taki gospodarz był, się pytał, czy by my nie wzięli jednej łąki, takiej malutkiej, bo on sobie tam suszył dla królików, no ale o, wjechało. Suszył sobie dla królików, a wczoraj ja tutaj kusiłem i wczoraj tu kosiłem i udało mi się jeszcze dożyć kosiarkę. W gradach przyszła pompa, grad jak walił. Ja się normalnie bałem, że ten, że szybę mi zbije przy walce. Ja też powinienem za niedługo wyjechać, zbierać. Tak, wiem, no, taka drewereczka do ojca to jest trochę żal zakładać, no ale 40 znowu nie ma tych papierów. To ciężko byłoby tutaj jechać, bo to masz jest 15-20 km gdzieś od bazy. Zgrabiarka też od sąsiada polecona. Nasza Putingerka za nie mówiła trochę. Tak z lekrza.
gdzieś jest, wiem, 2 hektary z hakiem. Ale widać, na 2 hektary 20 km warto jechać. Też no jakiejś specjalnej rewelacji z trawą nie ma, no. Drugi pokol, a widzicie, co tu jest. No to mógł spokojnie zgrabić na 3 razy. Nie, o to bez problemu zebrał.
czasie to było opuszczone.
Dobra. Nie, będę tylko... Hydraulikę zablokuję, bo coś popuszcza dojść na wężu i włożę tą płachtę i no jedziemy dalej. To jeszcze musi być schowane, że tutaj jest blokada. To jest blokada, żeby się nie obkręcało. Dobra. Tu mamy, myślę, że taki dzisiaj krótki zrobimy. Weź się przymierz. No, tu starczy spokojnie. Dobra, to ja was żegnam i do następnego razu.